Czy słyszeliście o meksykańskich pączkach? Witam Was w mojej kuchni i mam do Was pytanie. Jakie są Wasze ulubione słodkości na tłusty czwartek? Zostańcie, bo mam dla Was pomysł na lekkie i chrupiące meksykańskie pączki. Obejrzyjcie przepis na Sopal Pilias. Zapraszam. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i cieszę się, że Pani Lizzie smakowała kasza kuskus z warzywami. Pozdrawiamy Panią. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jesteśmy także na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Do zrobienia meksykańskich pączków będzie nam potrzebna mąka. U mnie orkiszowa jasna, sól, proszek do pieczenia, masło i gorąca woda i tłuszcz, w którym te pączki usmażymy. Moje meksykańskie pączki różnią się od naszych tradycyjnych polskich tym, że dodaje się proszek i do nich nie dodaje się również żadnego cukru czy też innego słodzika. Dopiero po upieczeniu możemy posypać pudrem lub polać miodem. Zabieramy się za zrobienie, a Wam polecam nasze tradycyjne pączki z marmoladą różaną. Kliknijcie kartę. Do mąki wsypujemy proszek do pieczenia, szczyptę soli, mieszamy, dodajemy masło i rozcieramy palcami. Gdy rozetrzemy to masło tutaj z mąką, wlewamy gorącą wodę. Jak się nam wszystko tutaj połączy w całość, to ugniatamy, jeśli macie dużą miskę, to w misce, a jak nie, to na blacie, przez 5 minut. Przy okazji zapraszam Was na wegańskie faworki. Kliknijcie kartę. Faworki bez jajek. Wegańskie faworki. Chydziarsko to ugniata, no. Bo tak robisz to niemrawo, jakbyś już nie miała siły i ugniatała całe 5 minut. Bo przecież już 5 minut ugniatam. Ciasto po wyrobieniu ma być elastyczne i gładkie. Zostawiamy je teraz do odpoczynku. Ciasto przykrywamy miską, żeby się nie wysuszyło. Widzimy się za 20 minut. 20 minut minęło. Bierzemy się za robienie pączków. Możemy sobie już włączyć, żeby nam się tłuszcz nagrzewał. Tą kulkę ciasta dzielimy sobie na 5 części. Jedną część zostawiamy, a resztę chowamy z powrotem pod miskę, żeby się nie osuszało, żeby nie wysychało. Z tej jednej części robimy kuleczkę i bałkujemy na cienki placek. Olej rozgrzewamy do temperatury 175 stopni. No jest. Placek dzielimy na 4-6 kawałków. W zależności to już wielkość zależy już od nas, czy chcemy małe, czy duże. Lub 8. Taki trójkącik wrzucamy na rozgrzany olej i polewamy go po wypłynięciu cały czas olejem, to wtedy robią się takie puszyste. Jak podsmażą się na złoty kolor z jednej strony, to obracamy na drugą. Po
Paczki wyjmujemy na talerz wyłożony papierem, żeby uciekły z nadmiaru tłuszczu. Dla każdego jest po 10 paczków. A jak opodatkuję 30% podatkiem, to ile dla was zostanie? 7. Ale nie zgodzimy się na to. Pączki już usmażone. Bierzemy się za posypanie. U mnie będzie puder z cynamonem. Możecie, jeśli nie lubicie cynamonu, to samym pudrem lub, tak jak mówiłam na początku, polać miodem. A tu mam bigosika. Który czeka na jedzonko. Talerze sopa i pirias gotowe. Róbcie kawkę i zapraszam na pączki meksykańskie. Dziękuję wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Z racji, że zbliża się tłusty czwartek, to zapraszam was do zrobienia domowych mini pączków bez jajek i drożdżowych oponek. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa! Pa!